Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i kontynuujemy naszą rozgrywkę w grze Shadow of the Tomb Raider. Jak ci się spało? Znowu miałam ten sen. O swoich rodzicach? Tak. No właśnie. Czyli kontynuujemy tutaj, słuchajcie. Nie. Mamy jakąś padlinę. Więc będziemy zbierać, co się da. O, tutaj też coś jest. Dobra. Przypominam, że jesteśmy w peruwiańskiej dżungli. O, tu mamy jakieś roślinki, to też pozbieramy oczywiście. To są roślinki lecznicze. O, tu ptaszek, patrzcie na morze jakiś. No, mnóstwo tu jest różnych takich. Tu nie ma więcej nic, ale tam chyba jeszcze coś było. Czekajcie. No nie, tutaj są te jakieś liany. Chcę po prostu rozejrzeć się i pozbierać to, co może mi się potencjalnie później przydać, bo mogą być lokalizacje, gdzie tego typu surowce będą na wagę złota. No dobrze, chodźmy dalej w takim układzie. No co? Jak twoja ręka? Trochę sztywna, ale wszystko gra. Jak twoje plecy? W porządku. No, no to informacje wymienione. Jak twoja ręka, jak twoje plecy. Tutaj mamy gdzieś tamtą stronę iść. No dobra, to idziemy. Tu mamy krzaczek do zebrania. Listek. Okej. Tu nie widać nic. Tutaj patrzcie, jakiś strumyk. Tam jest coś do wzięcia. O. Super. No i co? Czyli co, to był sam punkt umiejętności, czy? Bo nie bardzo wiem, ale chyba tak. Jak myślisz, co znajdziemy w Kugłakjaku? Liczę na bieżącą wodę. Jeśli o mnie chodzi, wystarczy, że nie będzie jaguarów. No tak, te jaguary były koszmarne, powiem wam. Tam gdzieś dalej mamy iść, tak? No dobrze. O! Dam radę? Damy radę. No dobrze, zobaczmy, co tu jest. A zaraz, tu jeszcze była jakaś roślinka, którą można wziąć. Dobrze. No i ojejku. Wchodzimy tutaj. No, trzeba E naciskać szybko. Udało się, dobrze. Co my tu mamy? Znajdź Kukłakjaku. Mapa. Tu my jesteśmy. Musimy... przybliżenie, oddalenie. O. Moja pozycja tu jest. Legenda. No dobra, no.
Czekajcie, co tam jeszcze było? Gdzie rodzą się bliźniaczki? Popatrzmy jeszcze, co tu potencjalnie jest interesującego. No chyba więcej tu nic nie ma. Przynajmniej nic nam nie podpowiada gra. No ten zamarł w bezruchu coś. No i którędy dalej? Którędy dalej? Tam musimy iść gdzieś. No tu i cutscenka. Rzućmy na nią okiem. Co się dzieje? Cholera, trójca, na ziemię. O cholera. Ciężarówka utknęła. Widzę. Co zamierzamy z tym zrobić? Dobra, za mną. Skąd mam to kurwa wiedzieć? Co ty robisz? Wracaj, schowaj się. To ty tu jesteś specem od logistyki, nie? To nie ja wjechałem na przegniły most. Ej, czekaj! Widzę ich! Czekaj, to swoi, ale miej oczy szeroko otwarte. Ktoś powinien tam zajrzeć. Ja to zrobię. Postaw to tutaj, dopilnuj, żeby nic tędy nie przeszło. Całe to miejsce ma zostać zabezpieczone. Tak jest! Jeśli coś tu jest, znajdziemy to. No i co teraz? Musimy podejść jakoś chyba... Kiedy ten złom miał ostatni przegląd? To jest pokryte rdzą. Nie bujaj w obłokach, Mendes. Czego my tu szukamy? Wszystkiego, co się rusza. Wszystkiego, co się nie rusza. Jeszcze nie znaleźli tego artefaktu? Chciałbym być tym kolesią, który to zrobi. A ja nie. Czemu nie? Byłbyś bohaterem. Raczej byłbym trupem. Nie, dzięki. Zamierzam siedzieć tu dalej i wypatrywać nieprzyjaciela. Mniej gadania, więcej szukania, panowie. Ruszcie dupy. Tak jest. Ha. Co ja mogę tutaj zrobić? Patrzcie. Z tym kolesiem. No wiem, że muszę jakoś go wyeliminować, tylko zastanawiam się, w jaki sposób. O! Udało się. Dobra. Lara, czysto. Dobra. Jest cicho. Co robi twój oddział? Sprawdzę. Nie płacimy im za zwiedzanie. Przeczołgajmy się podwozem. Tak. Wiemy, że tam jest główna świątynia. Szukamy mniejszych ruin, które mogliśmy wcześniej przegapić. Dobra. Naprawdę tam utknęła. Jak ruszymy, to z miejsca to kaplica. Będziemy musieli wzmocnić most. Trudno będzie znaleźć jakiś punkt oparcia. Czemu mnie nie posłuchałeś i nie sprawdziłeś mostu? Jestem pewny, że sprawdzaliśmy wcześniej most. Spierdalaj, nie zamierzam cię kryć. Może uda się jakoś wyciągnąć to transporterem. Dobra, może. Pozwól, że się zastanowię. Możemy ich załatwić. Pójdziesz w lewo. Zajmę się tymi kolesiami. Co tu się... Schowaj się! Dave! Sami! Co za kolesie? Mówiłem, że mają sprawdzić najpierw most. Psiakre... Dave! Dave! Kurwa, mamy straty! No... Sytuacja, powiem wam, podbramkowa, jak on tu będzie tak w nas celował. O tak. Dobra, jakieś monety widzę, udało się pozyskać. Zobaczmy, co tam dalej jeszcze było. Bo tu chyba żeśmy coś ominęli, już zresztą sam nie wiem z tego wszystkiego. O tak. Nie, tu już nic nie mamy. O, tu jeszcze coś było. Dobra. Tu jest zagrodzone. Ale tędy przejdziemy.
Tylko teraz tutaj jak dalej? Chyba tędy trzeba. O? Tu coś jest też, tak. Tutaj też coś mamy, fajnie. Bo tam nie przejdziemy, ale zobaczymy, czy tutaj przypadkiem nie ma jeszcze jakichś ciekawych rzeczy do zebrania, ale nie ma. No dobra, to lecimy w górę tutaj. Sprytna ta Lara, nie? Ani mi się wasz! Pierdol się! Stój! Dzień, nic ci nie jest. Weź to! No, czyli mamy dodatkową broń. Oby to byli wszyscy. Mało brakowało. Co? Skąd zdobyto nowy sprzęt. Nie wiem. Nie na taką cywilizację chciałem trafić. Ach, ale mnie ręka swędzi. To znaczy, że się goi. Chyba wolałem, jak była rozharatana. Oj, wiem. Po prostu próbuję nie myśleć o swoich plecach. Wiesz, moja babcia przeżyła tsunami w latach 60. Co się stało? Straciła przyjaciół. Jej rodzina straciła swoją firmę. Ale potem czuła, kiedy coś się zbliża. Erupcje wulkaniczne, burze. No. O kurczę, patrzcie. Ha. Czyli co, musimy tam doskoczyć chyba? Próbujemy. Z shiftem. O, przeszkodził nam trochę. Jak gdyby, no ale dobra. O, tutaj są kolejne rzeczy do zebrania, fajnie. Zbieramy. Ha. Można podpalić. Jak to się robi? Czy ktoś wie? Jak to podpalić? Spal barierę. Co mi tutaj do spalania tej bariery jest potrzebne? Walka. Wytwarzanie. Strzały zapalające. Użyj jeden, by wybrać łuk. Przytrzymaj, by wytworzyć strzały zapalające. Aha. Czyli mamy rozwiązanie problemu. Czyli wybieramy łuk. To wystarczyło. No, ale może weźmy jeszcze jedną. Dobra, odsuńmy, bo nie wiem, jak to będzie z wybuchem. Miło. O. Udało się. Dalej, idziemy. No to idziemy. Jakiś pomysł, gdzie są te bliźniaczki z zagadki? To może być wszystko. Para posągów, gór albo strumieni. Chyba dowiemy się, kiedy je zobaczymy. Tak. A widzę tam niżej ludzi. Oby byli przyjaźni. Gadanie zostawiam tobie. No. Cześć. Wiesz, czy możemy gdzieś tu spędzić noc? Co robicie tak głęboko w dżungli? Zgubiliście przewodnik, czy co? Nie. Wcześniej byli tu jacyś kolesie. Poszukiwali ruin. To ktoś od was? To trójca. Z pewnością nie.
I tak muszę zrobić przerwę. Chodźcie. Przepraszam, że zadaję tak dużo pytań, ale jedyna noclegownia w tej mieścinie należy do mnie. Ostrożność nie zaszkodzi. Tak w ogóle jestem Johna. Abby. Lara. Chodźcie, usiądźcie. Carlos, 3. No więc... Właściwie dlaczego tu jesteście? Chcemy rozwiązać zagadkę, ale rozbiliśmy się. Rozbiliście się? Tak. I tak po prostu wyszliście z wraku? Lecieliśmy. Na szczęście nisko. Poszukujemy tu jakichś majańskich ruin. Majańskich? Wiecie, że jesteście w Peru. Tak. Długa historia. Dzięki. Cóż, ty raczej nie wyglądasz jak typowy archeolog. Ona jest archeologiem, ja kucharzem. Czyżby? Tak. Próbowaliście już naszego ceviche? Taki lokalny przysmak. Nie, chyba, że jest w dżungli. Przegapiliście słynne rybne drzewka? Gdzie to zrobiłeś? W Meksyku. A co? Widziałam kiedyś ten symbol. Gdzie? Niedaleko są ruiny i niewielka skała, na której wyryto coś takiego. A czy mogłabym się tam rozejrzeć? Tak. Jasne, ale zapewniam, że nie są majańskie. Jesteśmy dumnymi potomkami Inków. O, Johna, nie chcesz sobie chwilę odpocząć? Na pewno? Tak, obiecałam ci wolne. Więc nie mogę odmówić. To cześć. No cześć. Aha. Koledzy, jest genialna. Czyli musimy tu pewnie porozmawiać z kimś, jesteś tak? Jesteś tu nowa? Przyzwyczajaj się, że poza piciem i poceniem się nic tu nie ma do roboty. Ty nie jesteś stąd? Nie, pływałem na statku, który poszedł na dno zaraz za miastem. Sztorm całkowicie nas zaskoczył. Nic z tych rzeczy. Nie, jestem raczej singlem. Interesujący. Oni niech sobie tam flirtują, nie będziemy im przeszkadzać. Nie ja. Może się jakoś dogadamy. Ha! Wcześniej byli Kechua, a jeszcze wcześniej trudno powiedzieć. Nie mówię. Tutaj zobaczmy. O, witaj. Jesteś z ekipy wykopaliskowej? Nie, ja tylko przechodzę. Rozumiem. Jeśli czegoś ci trzeba, targ jest na środku miasta. Możesz uzupełnić zapasy. Dziękuję. To drobiazg. Aha. Czyli tu jest kupiec, gdzie możemy coś kupić, spieniężyć i tak dalej. No dobrze. Zobaczmy, co ten koleś ma nam do powiedzenia. Od 2 lat zbieram się na odwagę, żeby się z nią umówić. Decyduję się i co? Kim jest w ogóle ten gość? Czyli odbiliśmy, że tak powiem... To dziewczyna jemu. Ale nie wiadomo, czy... Czy jeżeli od 2 lat się zbiera, no to czy w końcu by się zebrał? O, tu coś mamy. Dobra. Ups, cuidado. Tu coś możemy, nie. Ale tu możemy. Hej, jak chcesz wiedzieć, co gdzie jest w Kugłakiaku, wal do mnie. Jesteś tu przewodnikiem wycieczek? Wiem, dokąd iść i przed kim cię ostrzec. Rozumiem. Najlepsze ryby są na nabrzeżu, to jasne. Najlepsze tacos są w El Licor de Cerdo, ale tamtejsze piwo to szczyny. Będę na to uważała. O, jeszcze Omar. Trzymaj się od niego z dala. Takich kłopotów lepiej unikać. Wydaje mu się, że może przyjechać i brać wszystko, co zechce. Jasne. Cóż, będę trzymała się z dala od kłopotów. Miej oczy otwarte. Odszukaj ruiny, tak? Czyli tutaj musimy się kierować.
No dobrze, to jest nasza pozycja. No dobra. Odkryto sekrety. Czy tu coś mamy? Nic tu nie mamy. Dzieci sobie w piłkę grają. Czy możemy wchodzić do domów? Zobaczmy. Nie. Tu nie możemy się dostać. No i w sumie słusznie, no bo jak do czyjegoś domu można wchodzić? O Marze, oni pracowali całą noc. I co? Nie za to dostają wypłatę? Zjeżdżaj. To nie bez... Cholera, nie. A teraz spierdalaj i daj mi obejrzeć ten cholerny mecz. Co to jest? No. O kurczę. Zobaczmy jeszcze, czy tutaj nie. Tutaj nie ma żadnego wejścia. Dobrze, fajnie byłoby przepędzić tych złodziei. Wszystko w porządku? Nie. Wszystko do kitu. Ci grabieżcy przyjeżdżają, zatrudniają nas do wykopywania naszych własnych artefaktów i płacą głodowe stawki. Uciekają z nimi i czerpią zysk. Jesteśmy w kropce. Odkąd Porvenir się wycofał, nie ma pracy. Łatwy z nas cel. Wyobrażam sobie, że burza też nie pomogła. Nasz skromny dobytek przepadł albo zatonął. Już nie wiem, co mam robić. Mam pewne doświadczenie z tego rodzaju ludźmi. Może pomogę? Nie wiem, w czym to pomoże. Jak się nazywasz? Lara. Wiktor, jeśli chcesz porozmawiać z dyrektorem zamęczającym do spraw grabieży, Omarem, to jest tam. Dzięki. Uważaj, on nie lubi, jak ktoś się stawia. Aha. No dobra, chodźmy do niego w takim razie. Odpieprz się, kim jesteś? Szukasz pracy? Masz pecha. Nie trzeba nam więcej ludzi. Teraz kadrami zajmuje się Marco. O, tak, dziękuję. Wiesz, gdzie jest? Jak gdzie? W barze. Aha. Porozmawiaj z Marco. No, porozmawiamy, ale najpierw, że tak fajnie powiem... Fajnie byłoby przepędzić tych złodziei. Aha. Porozmawiamy z kim się da tutaj, jeżeli już jesteśmy na miejscu. Zobaczmy. Nie, tu z dziećmi nic nie możemy pogadać. Ale tu możemy porozmawiać. Mało zjawia się tu turystów. Nie, znaczy nie jestem turystką. Właściwie to jestem archeologiem. Tak czy siak, 20 lat temu było tutaj na co popatrzeć. Wioska kwitła, rozwijała się, była pełna życia i nadziei na przyszłość. Nadziei, raczej naiwności. Co się stało? Pojawił się Porvenir, wielka firma naftowa z Limy. Przyjechali tu, wykupili co się dało, dali wszystkim pracę. Chcieli budować bloki mieszkalne po drugiej stronie rzeki, aż przyszło załamanie. Wyciek ropy. Staramy się przeżyć na resztkach, które zostawili. Szkoda, że nie jesteś turystką. Oni dają pieniądze. Archeolodzy tylko biorą. O, ale tu mieliśmy jeszcze podświetlenie, tak? Więc porozmawiajmy. Wioska była kiedyś pod skrzydłem i czujnym okiem kondorzycy, ale pozwoliliśmy orłowi ją przegnać. Chyba nie rozumiem. Ja też nie. Zagubiliśmy się w pogoni za rzeczami. Myśleliśmy, że będziemy szczęśliwsi z groszem w kieszeni. Ale orzeł odebrał i to. No widzę, sporo rzeczy mamy tutaj do wykonania, do zrobienia. Tutaj mieliśmy gdzieś jakąś roślinkę, tak? Tu dzieci się bawią. Dobra. Przechodzimy dalej. Cuidado! ¿Tuviste noticias de tu hija últimamente? ¿Krista? Está bien. Yo solo quisiera que...
Nie widziałam cię tu wcześniej. Właśnie dotarłam, ale długo nie zostanę. Niech cię nie zwiodą pozory. To dobre miejsce. Trudne, ale dobre. Wygląda na to, że twój ogród przetrwał burzę. Szczęście i ciężka praca. Wielu ludzi włączyło się w jego uprawę, więc przyszli też go chronić. Okej. Tu mamy jakieś coś do zebrania. No sé nada de jardinería. Solo veo hierbas. Ten algo de fe, Miguel. Las semillas germinan cuando reciben suficiente sol. Okej. Tu jeszcze coś jest? Aha, okej. Tu też coś mamy. Dopiero przyjechałaś. Masz farta, ominęła cię burza. Ja... sama się o to otarłam. Wiatr spustoszył okoliczną dżunglę. Powalił drzewa, pozrywał kable, zniszczył kilka domów. Przepraszam. To nie twoja wina. Chyba, że sterujesz pogodą. No zobaczmy, co tu jest. Jakiś warsztat samochodowy, mechaniczny. O, tu możemy porozmawiać. Nie wiem, jak mogą tak radośnie plotkować, skoro tak wiele straciliśmy. Przepraszam. Czekaj, nie jesteś Mariellą? Nie, ja tylko... przepraszam, że przeszkadzam. Pomóc ci, Margarito. Pokażę ci, jak to się robi, Margarito. Dobrze, zobaczmy, co jest tutaj. To jest ten chyba bazar, kupcy. Wymienili ze sobą inne dobra. Zobaczmy, co on tu ma. Witam. Niech zgadnę. Omar cię przysłał po haracz? Ten sukinsyn nic nie dostanie. Ale o czym ty mówisz? O czym ja... Przepraszam. Zobaczyłem nóż i pistolet i myślałem... Nieważne. Szukasz czegoś konkretnego, czy się rozglądasz? I co masz? Co mam? To Kwakiaku, jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych w Ameryce Południowej. No, mogłoby nim być. Gdyby nie działania grabieżców? Otóż to. Omara i jego zbirów nie interesuje historia, tylko forsa. Mam na sprzedaż okazy o dużym znaczeniu dla kultury. Mogą być uszkodzone, ale warto je odrestaurować. Pokażę ci. O kurczę. Dużo różnych rzeczy tutaj mamy. Mam 3654 złota, a one kosztują na przykład, tutaj widzę 120, 150, a to co to jest? Aha, tłumik do pistoletu. Zasobnik na amunicję do pistoletu. Cztery dwieście, cztery sto. No nie stać nas na to w tej chwili, także póki co sobie chyba odpuścimy. Zawsze chętnie coś sprzedam. Odpuścimy zakupy, słuchajcie. Natomiast zobaczmy, co jest dalej. Tu mamy jakiś kuferek. Johna, znalazłam ruiny Inków, ale sądzę, że fundamenty świątyni są starsze. Tak, Abby przypomniała sobie, gdzie widziała ten symbol. Jest gdzieś wewnątrz świątyni. Świetnie. Podziękuj jej ode mnie. Siedzę tu z nim. Możesz mi podziękować, niczego nie niszcząc. Aha. Zaraz tam będę, Lara. Czy tutaj coś jeszcze jest ciekawego? Tu jakieś coś.
O. Quechua. Legenda Konirai. No dobrze, porozmawiajmy sobie z tym człowiekiem, który tutaj jest. Słyszę ich wołanie spod ziemi. Głosy. Starzy bogowie. Może po prostu musisz odpocząć. Ale skąd? Sama się przekonaj. Zajrzyj tam, gdzie tchnienie bogów unosi się zło na ziemi. Posłuchaj ich zbolałego skowytu. Nie zauważyłam tego. Gdzie jest ten oddech? Zobaczysz. Usłyszysz. Może ty zdołasz ulżyć im w cierpieniach. Aha. To jest grobowiec. No dobrze. Na razie czekajcie, musimy się tutaj dobrze rozejrzeć, bo nie chciałbym czegoś przegapić, opuścić. O, jakie tu bagna. Weźmy sobie tą roślinkę, bo to chyba jest do zebrania, jak wiem. Tak. Fajnie. O, mamy tutaj obóz. Fajnie. Aha, nie możemy więcej. Ale czekajcie, jakbyśmy sobie robili troszeczkę strzał. Dobra. Tylko jak się wyrabiało... Nie, czekajcie, nie o to mi chodziło. O, te chciałem strzał wyrobić, żeby zużyć drewno. I wtedy moglibyśmy to podnieść chyba. Chyba. Tak, uda się dobrze. O, tutaj coś jest. Aha, czyli to jest beczka, w którą możemy strzelić, jak się domyślam. O, tu coś też jest fajnego. Ciekawego. Nie wiem co to, ale... O, tu jakiś ptaszek. Nie bardzo wiem, dlaczego te ptaszki są i inna zwierzyna również podświetlana, zaznaczana. Być może chodzi o to, że możemy polować na te zwierzęta. Max. No to co? To wytworzymy sobie chyba te strzały jeszcze, tak? Aha, czyli 25 więcej nie możemy. I tego też więcej nie możemy. O, czekajcie, jak odejdę i przyjdę. Czyli mogę podnieść. Dobra, fajnie. Czyli strzał mamy fulla. Jak tu zeskoczę, to potem nie wejdę chyba. Zaraz zobaczmy na mapie, jak to wygląda. Aha, czyli idziemy tam gdzieś. O. No nie, tam nie będziemy na razie chyba szli, wiecie. Kusi mnie, żeby tam pójść, ale jednak nie będziemy. Rozejrzymy się tylko tutaj póki co. O, tam coś... Aha, to jakieś też zwierzę jakieś. No dobra, jest obóz. Dzięki Bogu. Zobaczmy, co możemy tu zrobić. Nie dotknęła wioski. Jej epicentrum było bliżej samolotu, ale mogło być znacznie gorzej. Co ja najlepszego zrobiłam? Dostępne punkty umiejętności. Co będzie, jeśli dojdzie tu do trzęsienia ziemi? Zginą setki ludzi. Muszę znaleźć sposób, żeby do tego nie dopuścić. Nie mamy tyle. Tu też nie mamy, możemy tylko to sobie wziąć. No nic, na razie nie będziemy w takim razie nic brali, mamy dostępny jeden punkt umiejętności, a mnie interesowałoby to, co jest za dwa punkty ewentualnie. Także może sobie trochę przeoszczędźmy i zrobimy to później, po prostu jak zdobędziemy więcej tych punktów. Dostępne ulepszenia. Oho. Ulepszenia dostępne 3. Łuk, czekajcie, łuk refleksyjny.
obrażenia. No niech będzie. Uzyskano. Zaciski na cięciwie. No i to niech by było. A, za mało zasobów mam do wytworzenia. Potrzebuję 5 tych, a mam tylko... No dobrze. Czyli tu więcej nic już chyba nie uzyskamy. Czy coś z pistoletem możemy zrobić? Zobaczmy. No załóżmy, że chcę. Obrażenia większe, dobra. Tu mamy tłumik, nie, przeciwwaga. Odrzut. Wydrążony kurek. Aha. No to nie mamy tego. No ale tą przeciwwagę możemy chyba sobie zainstalować, nie? Dobra. No i tyle na tą chwilę. Tyle na tą chwilę. Zobaczmy jeszcze, co z tym możemy zrobić, ale tu raczej nic nie zrobimy, bo... Może to sobie weźmy? No niech będzie ta kolba jeszcze. Osłona lufy. No niech będzie. O, magazynek większy, to nam się na pewno przyda. No i to by było tyle. Dobrze. Tu jeszcze umiejętności, kurczę, no ale mamy jeden punkt tylko, no to niespecjalnie jesteśmy w stanie cokolwiek tutaj więcej zrobić. Używaj szybkiej podróży w obozach, żeby poruszać się błyskawicznie między poszczególnymi regionami. Na razie to chyba byśmy troszeczkę tu poeksplorowali sobie tą okolicę, bo tu jeszcze widzę ma sporo różnych dziwnych... O, tędy może? Przejdźmy. Mam trochę rzeczy na wymianę, jeśli chcesz. Nie, na razie dzięki. Nie wiem, jak mogą tak radośnie plotkować. Aha, czyli skoro tu żeśmy tak wiele słyszeli. Straciliśmy. Przepraszam. Czekaj, nie? Dobrze. Tu możemy porozmawiać? Jesteś tu nowa? Porozmawiaj z Abigail. Chcę poznać wszystkich nowo przybyłych. Chodzi ci o Abby? Tak, znamy się. Bardzo mi pomogła. A, to cała Abigail. Zawsze gotowa naprawić generator albo przerwać sprzeczkę. Jest naszą faktyczną burmistrzynią, nieoficjalną właścicielką sklepu i połową straży pożarnej. I uwierz mi, że lepiej nie wszczynać z nią bójki. Ciekawe, jak to wszystko upchnęła na wizytówce. Cóż, życzę powodzenia ze wszystkim. Dobra, bierzemy. Bierzemy. Także na razie, słuchajcie, zbieramy. Bo to są różne
rzeczy, które będą nam potrzebne do leczenia. Tu jeszcze coś jest. Roślinki różne, tak. O, co tu jest? Coś możemy wykopać? Coś wykopaliśmy, ale nie wiem co. Tutaj coś było dziwnego. Czekajcie. Co to jest? Tutaj coś nam wskazywało, że coś się znajduje, ale nie bardzo wiem co. No nic, zbierajmy dalej. Chwilę to nam zajmie. Więc jak nie chcecie obserwować tego procesu, to można troszeczkę przewinąć sobie film. O. Padlina jakaś. Nie dam rady. Aha. Więcej nie uniosę. Aha. Czekajcie, to może coś sobie wytworzymy. Zobaczmy, jak to się wytwarzało. Misje poboczne, wezwania. Zrywanie kwiatków. Zebrano jeden z pięciu roślin. Aha. Czyli niewiele. Wytwarzanie. Lekarstw mamy już maksimum. Skóra 2 z 35, drewno 32 z 35, płótno, mieszanki ziół może? Ale drewna jeszcze możemy. Ciche strzały. Pióra i drewno. Oho. Czyli jeden. Aha, tu maksimum mamy. Zapalających mamy maksimum. Nie no, nie będziemy strzelać. Moment. Tutaj nic nie możemy zrobić. A przy tej broni... Tutaj to tylko mierzenie jest. No to chyba więcej, słuchajcie, tu nic nie wytworzymy sobie, coś mi się wydaje. To jest maksimum. Max. No nic, no nie weźmiemy w takim razie chyba tutaj nic więcej. Aha, odkryliśmy jakiś grobowiec. O. Ale nic, to tutaj myślę, że to jeszcze się wrócimy, słuchajcie, bo no trochę faktycznie żeśmy odeszli od tego, co nas interesowało. Musimy wrócić tutaj do centrum. Także będziemy powoli wracać z powrotem do wioski. To jeszcze mówię, wrócimy tutaj z powrotem, także spokojnie. Aha, tu nie mogę zebrać niczego więcej, dobra. Wracamy sprintem. O, tu piórko mamy, dobra. Piórko weźmiemy. Dobrze idziemy? Chyba źle idziemy, ale przejdźmy sobie tędy.
Przejdźmy sobie tędy. Skoro już tu jesteśmy. Patrzcie, wszędzie tutaj są te beczki, w które można strzelać. Tutaj wejdziemy, czy nie? Nie. Nie da się tu wejść. Jeszcze tutaj może zwiedźmy. Co nieco. O, coś tu mamy. Teoria dotycząca rafinowania ropy. Czy tu się uda wejść? Uda. O, tu możemy porozmawiać, chodźmy. To może być coś ciekawego. Czy my się znamy? Nie. Przepraszam, nie zauważyłam, że to teren prywatny. Rany, straciliśmy wiele, ale nie myślałam, że jest aż tak źle. Naprawdę nie chciałam. Wiem, że nie. Ale wybacz, mamy mnóstwo do zrobienia. Okej. Nie przeszkadzamy. O, patrzcie. Możemy sobie tutaj posiedzieć i coś tam. A wykąpać się możemy, czy nie? Coś tu jest na dnie. Zanurkujmy. Dobra. Dobra. Punkty doświadczenia nam rosną, fajnie. Wynurzmy się może na chwilę. Tu jakaś cegła. Nurkujemy. Nie cegła, tylko skrytka. O! Niekoniecznie. Czy coś tu jeszcze mamy? Jeszcze jest coś tutaj, dobra? Dobra, płyniemy na powierzchnię. Rozejrzyjmy się, gdzie jest jeszcze coś. Tutaj jeszcze coś było, tak? Było czy nie było? Bo coś tu mi się przez chwilę pojawiało. Jakiś element. O, tu jest jeszcze jakaś butelka. Tam, dobra. Płyniemy zatem. O, proszę, jeden punkt umiejętności już mamy dodatkowy. Oj, kończy nam się powietrze. Musimy wypłynąć. No. Aha. Okej. No, ale lecimy jeszcze tutaj na dno, bo kilka rzeczy było do... A, nie mogę tego więcej. Dobra, wynurzamy się. Wynurzamy się.
Co tu jeszcze mamy ciekawego? Tego wziąć nie możemy, ale tu jeszcze chyba coś było. A nie, to jest odbicie chyba w wodzie, słuchajcie. No nic, wychodzimy. Dosyć tej kąpieli. Porozmawiajmy. Tam na wyspie była kiedyś świątynia, ale zostało z niej tylko kilka rozsypujących się ścian. I najwyraźniej jeden kamienny filar. To raczej posąg, nie filar. Misterna robota. Kilka lat temu przyjechał go badać profesor z uniwersytetu. Mówił ci, czego się dowiedział? Powiedział, że to bez sensu. I strasznie się denerwował. Powiedział, że próbowaliśmy go oszukać czy coś. Ha. No dobra. Tu mamy coś jeszcze. Pewnie nigdy czegoś takiego nie widziałaś. To mój ostatni. Resztę sprzedałem temu całemu dowódcy. Był troszeczkę narwany, ale co tam? Kupił cały mój towar. No, z wyjątkiem tego. Równo pracuje, nigdy się nie psuje. Piękna sztuka, co? No... Mówię poważnie. Moja żona nie jest taka sama od czasu wypadku. Ale ten cichy pomruk pomaga się jej odprężyć. Cieszę się. Oho. Dobra. Widziałaś mojego męża? Albo córkę? Nie wydaje mi się. Gdzie ich ostatnio widziałaś? Spędzają noce wśród gwiazd. Mrugają i machają do mnie. Ale z nadejściem ranka przemieszczają się do rzeki. O. Zwykle widzę, jak w niej lśnią. Ale burza zmąciła wody. Wiem, że oni tam są. Wiem, że są. Okej. Kolejny element mamy. Gdzie tu możemy coś... Nie. Tu nic nie możemy zrobić. Tu mamy ognisko, czyli obóz. Znajdź kogoś na swoje miejsce. O co? Te miejsca są niebezpieczne, Marko. Wszystko może się zdarzyć. Poszukuję Marko. Po co? Dlaczego? Chcę z nim tylko pogadać. On nie chce kłopotów. Nie szukam kłopotów. Szukam pracy. Pracy? Aha, jasne, jasne. Więc to ty jesteś Marko? Powiedz, że Omar nie przysłał cię dla jaj. Jak jedna z tych łajs skrzywdzi mego syna, to... Marko, nie przychodzę od Omara, uwierz. O co chodziło z twoim synem? Kolano mi nawaliło, więc Omar wziął Pabla, żeby mnie zastąpił. Mówił, że teraz jestem od kadr i mam znaleźć kogoś na swoje miejsce, bo... Bo będzie gonił do pracy twojego syna. Tak, boję się, że zatrzyma tam Pabla, nawet jak kogoś przyprowadzę. Dobrze, że właśnie kogoś zatrudniłeś. Ciebie? Naprawdę, zrobiłabyś to? Nie chcemy chyba zawieść twojego szefa. Dziękuję. Jeśli spotkasz Pabla, powiedz mu, że tu jestem. Aha. Udaj się na skraj miasta, pokonaj rozbójników. Co nie ma czasu, pośpiesz się! Aha, nic więcej nam nie powie. Tylko gdzie my mamy teraz się udać? Słuchajcie, aha, tutaj. Na skraj miasta. Obóz. Czyli tutaj musimy dojść. No dobra. To idziemy w takim razie. Moja pozycja to jest tu. A my mamy dojść tutaj. No to w porządku. Czyli mamy się trzymać lewej krawędzi miasta, powiedzmy. Jakoś tak mamy iść? No coś w tym stylu chyba. Dobra. Tu jest siatka. Zaczęli zmuszać do pracy nasze dzieci. Biedny Pablo, słyszałam. Powinniśmy coś zrobić. O? Marka tak wzięli do galopu, że ledwo może chodzić. Słyszycie? Jak coś nie zrobimy, będzie tylko gorzej.
No to próbujmy coś zrobić. Dobra. Zobaczmy jest na mapę. Jest to rzeźba poświęcona Supajowi, bogu śmierci. Aha, i władcy Ukhupacza, inkaskiej krainy zmarłych. Uprasza go, by pojawił się z zastępami demonów i przybył w to miejsce, gdzie miejscowa ludność będzie oddawać mu cześć spisanymi poematami, wychwalającymi jego wielkość lub ofiarami z jedzenia i picia. Oddając mu w ten sposób należny szacunek, miejscowi liczą na to, że weźmie tylko tych, których musi i nie skrzywdzi bez potrzeby nikogo innego w ich społeczności. Dobrze. Co to jest? O mój Boże. Proszę mi pomóc. Jesteś cały? Oni mnie ścigają. Jesteś Pablo? Tak. W porządku. Twój ojciec mnie przysłał. Jest u Abi. Idź do niego. Ja się nimi zajmę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Uciekaj. Okej. Mamy pokonać rozbójników. Ale było to, patrzcie. To nie brzmi zbyt dobrze. Dokładnie. O kurczę. Co jest? Dawniej dostarczał 10 ludzi na tydzień. Moim zdaniem to przez jego brata. Zawsze a to uzwiązkowienie, a to sprawiedliwość, bla, bla, bla. Roszczeniowy skurwiel. Znaleziska są tego warte? Na czarnym rynku są. Fakt. Prawie 100% przebitka na tym, ile dostaniemy. Tam jesteś? No. Czy nam się udało? Czekajcie, tutaj było coś do zebrania. Bierzmy. Tu jest... Aha, Max, nie damy rady więcej, dobra. Czyli co, pokonani? Czy jeszcze więcej ich tu jest? Tego nie wiemy. O, mamy strzały, super. Tego mamy max, także nie weźmiemy. Chodźmy na górę. O, tu jest jeszcze jeden, patrz. Mamy dość tego pomiatania! Ostatnie ostrzeżenie! Nie będziemy bezczynnie stać! Tego już za wiele! Krok w tył! Lepiej go puść! Ale już! Nie schowacie się już za karabinami! Robić, bo będzie po nim! Nie damy wam sobie grozić! Myślicie, że blefuję? Banda parszywych złodziei! Pod ostrzałem! O kurcze, ile jest, patrzcie! O kurde!
No to widzę, idę na ostro. Tylko na tyle cię stać? W porządku. Muszę wrócić do wioski. Aha. Uff, udało się. Dobrze, zbierzmy w takim razie fanty. Tego nie mogę wziąć? Nie mam na to miejsca. O. Szkoda. Tutaj zbierzcie możemy... swoje rzeczy i wracajcie do wioski. Dziękuję ci za wszystko. Dziękuję. Bóg z tobą. No, czyli tutaj te puszki są, którymi możemy ewentualnie rzucać, ale nie potrzebujemy tego. Dobra. Czy wszystko żeśmy już tu wyzbierali? Chyba tak. O! No, można nogi połamać takimi skokami. Tu też Max. Tu też Max. Czyli stąd już więcej się wziąć nie da. A tu mamy tylko puszki. No puszek to zbierać chyba nie będziemy, bo i tak ich nie wykorzystamy na obecną chwilę. Nie wiem, czy to więcej jeszcze coś zostało, czy niekoniecznie. Chyba niekoniecznie. Nie chciałbym czegoś zostawić tutaj, przeoczyć po prostu. Ale obawiam się, że więcej tu już nic nie ma. No dobra, to wracamy w takim razie do wioski. Tu jeszcze... A nie, to była ta roślinka, Max. Dobrze. No tu wracamy. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. No mniej więcej dobrze idziemy. Widzieliście go? Pabla? Tak, biegł w stronę sklepu Abi. Dobrze, mam nadzieję, że nic mu nie o. jest. To z tą panią żeśmy już rozmawiali. Jakaś muzyczka. Otra tormenta como la última y el río se lleva. Si me preguntas. No i dotarliśmy. Pablo mi powiedział, co zrobiłaś. Ja nie wiem, co powiedzieć oprócz... Dziękuję. Oczywiście. Wiesz, wiele lat temu, kiedy mój dziadek był jeszcze chłopcem, przyszli tu ludzie, którzy chcieli wyciąć dżunglę przy wiosce. Każdy bał się im postawić, z wyjątkiem mojego dziadka. 15-latek stanął z nienaładowaną bronią i powstrzymał 2 razy większych od niego ludzi i maszyny. Czasami odwaga jednego może przeważyć nad tchórzostwem wielu. Wciąż mam broń, którą ich zatrzymał. Chcę ci ją dać jako symbol odwagi i mojej wdzięczności. Nie chcesz jej dać Pablowi? Mój syn chce być lekarzem, jak jego matka. Powiedz, jak masz na imię? Lara. Mam nową historię do opowiadania. Dziękuję. Ja
Okej, mamy nowe osiągnięcia. Także... Mam nową historię do opowiadania. Dziękuję. Z nim już więcej nie porozmawiamy. Misja ukończona, pokolenie rozbójników. No dobrze, słuchajcie, w tym odcinku to by było tyle. Dzięki za to, że żeście dotrwali do końca. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejną rozgrywkę. Trzymajcie się, cześć!